Dzień dobry, mówi Zofia z Krakowa. Podwyższenie najniższych rent emerytów do 50% średniej krajowej. Petycja. Wnoszę o podwyższenie najniższych rent emerytur co najmniej do 50% średniej krajowej. Aktualna ustawa 17 grudnia 1988 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest sprzeczna z następującymi artykułami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 2, 5, 6, 7, 38, 37, 38, 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
przy istnieniu rent, emerytur, starego portfela. Jak można mówić o godności człowieka, gdy państwo nie zabezpiecza ludziom starszym, chorym, podstaw egzystencji, czyni ich żebrakami, nędzarzami, pomimo często dobrego wykształcenia i ważnej pracy zawodowej, jak na przykład nauczyciel, rolnik. Polska w ogóle nie zapewnia ochrony życia najuboższych, w tym nauczycieli, rolników, rencistów, emerytów, prawa do ochrony zdrowia i nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnosprawnym i starszym, bo nie daje zaopatrzenia emerytalno-rentowego wystarczającego na leczenie, opiekę i życie. Pozbawia dostępu do kultury. Emeryci, renciści w krajach Zachodu mają zapewniony godny byt. Ustawa wyżej wymieniona nie zabezpiecza prawa człowieka i obywatela i jego bezpieczeństwa. Gdy zagrożone jest bezpieczeństwo najsłabszych, to zagrożona jest praworządność państwa. Dziękuję.